Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was do kolejnego odcinka w grze Hitman Rozgrzeszenie, czyli Hitman Absolution. Kontynuujemy oczywiście z miejsca, w którym żeśmy przerwali. Hotel Terminus, pokój 899. No więc pogadałem z ptaszkami, ziomek, i w odpowiedzi wyćwierkały mi imię Blake Dexter. VIP przemysłu zbrojeniowego, który najwyraźniej mocno zainteresował się dziewczyną. Dexter mieszka na najwyższych piętrach hotelu Terminus. Jego ochrona nikogo nie wpuszcza. Niemniej, człowiek o twoich umiejętnościach i zasobach powinien się tam z łatwością dostać. Powodzenia! No, czyli mamy w tym momencie już misję. Uzyskaj dostęp do górnych pięter. Hotel Terminus przed nami jest, ale rozejrzyjmy się jeszcze tutaj w okolicy. No dobrze, próbujemy w takim razie. Spróbujemy użyć instynktu, czy coś tutaj jest. W pobliżu jakiś bezdomny chyba tutaj. Gdzieś. O właśnie. Tu jakieś piwo, nic interesującego. Hotel Terminus w stanie upadku, zapewne zbudowany pod koniec XIX wieku. Musi być kilka sposobów na wejście. No dobrze. Duży ten hotel. Tu jakaś bryka z rogami. Widzicie? Alarm samochodowy. Tylko pytanie, czy jest sens go używać. Tutaj jacyś goście. Zobaczmy, co tu się dzieje. Żadnego szacunku dla własności. Gdybyś był moim mężem, zatrułabym ci piwo. Bo tak, może troszkę arszeniku, dobrowarka. Chciałabym ci juta i dała do jedzenia aligatorom, co? No tak. Tu mamy jakąś skrytkę. I tutaj dalej już jest koniec tego hotelu, więc tam dalej nie ma po co iść. To jest teren prywatny, więc nie bardzo jest sens chyba tam wchodzić. Tym bardziej, że ten gość, to zaraz zobaczymy przy pomocy instynktu, którędy on będzie szedł.
Aha, czyli on tutaj dochodzi. I na tym koniec, tak? Chyba, żebyśmy... Więcej w pobliżu nikogo nie ma. Obezwładnili go, jak będzie szedł w tamtą stronę. Więc ja sobie kucnę. Dupko, no co, czemu tak się czaisz, co? No co ty, bawisz się w szpiega? Zobaczymy, co on zrobi dalej. Nie, on będzie chyba stał się i patrzył teraz na nas. Ja bym chciał tam wejść właśnie. Ale nic, może przejdźmy sobie tutaj. Żeby nas nie widział. O właśnie, o to mi chodziło, o to mi chodziło. Oj, nie udało mi się. Tak, 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 tak. No i teraz chwyćmy go. Tam był pojemnik, gdzie można było. W tej chwili mamy minus 100. O tym właśnie myślę. I dobrze by się było chyba teraz przebrać za niego. Coś mi się wydaje. No właśnie. Więc się przebieramy. No i myślę, że teraz możemy spokojnie sobie tutaj wejść. Tu więcej chyba raczej nikogo już nie znajdziemy. Tu mamy jakieś schody gdzieś prowadzące, nie wiem gdzie. Chyba do jakiejś podziemi tego hotelu. Tu jest worek, ale z czym? Nie, z niczym. O kurcz, patrz ile tego towarzystwa tu jest. Ajajajaj. Nazywa się Joe. Jest legendą miasta. Uwierzysz, że trafił go kiedyś piorun? Powaga. W dodatku nic mu się nie stało. Niektórzy mówią, że potrafi wkręcić żarówkę, wstrykając tylko palcami. Jak tu jest to wszystko rozlokowane? Oni poszli tam. Jak ci idzie, Joe? Nie, takie urządzenia są jak kobiety. Trzeba być delikatny. I przede wszystkim słuchać. Ale spokojnie. Za parę chwil wszystko będzie git. Ha. Super. Ty, a sobota nadal aktualna? Bo Karen upiecze swój słynny jabłecznik. No raczej. W końcu się te nasze dziewuchy spotkają. Na pewno znajdą wspólny język. Musimy się chować, bo oni nas... Właśnie przyszedłem z góry. Całe ósme piętro zajął ten tam Willi i jego banda łysych gorylów. Aha. Masz tu dobrze. Za tą windą oni nas nie widzą. Przyzwyczajać to może trochę potrwać. Wiesz, właściwie to możemy zamienić się, jeśli chcesz. Naprawdę? Ran! Byłoby super! Jesteś super, stary! Gdybyś tylko mógł mi się jakoś wdzięczyć. Chcesz moje bilety na walkę, co? Cóż, chciałem raczej poprosić o kawę i ciastko, ale skoro już o tym wspomniałeś... Pierdol się! No poczekajmy, może oni odejdą, wiecie? Ten buta wiąże. A niech to. O! Idzie. Wzywamy windę. Szybciej.
Dobra, instynkt. Instynkt, instynkt, instynkt. Bo tutaj może to... No otwieraj się. Drzwi się niech otwierają. Jejku drogi. No i co jest? Co? Hej, kolego! Głuchyś? Ojejku. Windę żeśmy ściągnęli, ale ja nie mogę wsiąść do niej. Ej, ty, poczekaj! Niech do ci się kurwa przy... Ej, raz ci się udało, ale... Dobra, coś chyba wstrzasnęło, nie? Słabo. Słabo. No nic, przybranie weźmy. Może coś nam to da, nie wiem zresztą. Co to? Poradę. Co tu stało? Oj, oj, oj. Słabo, słabo, słabo. Znaleziono ciało. Kto to zrobił? Proszę, powiedz, co wiesz. No czekajcie, póki on jeszcze... Dobra. Ja bym chciał do tej windy wsiąść. O, nareszcie mogę. Dobra. Uff, ciężko było. Ciężko było, ale się udało w końcu. Aż dziw, że mnie nie wykryli. W jakiś tam sposób. Nie wiem, od czego to zależy, ale te niektóre dialogi są głośne, a niektóre tak, tak cicho, że... No, teraz jest w miarę głośno. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale niektóre, tak jak mówię, są ok, a niektóre w ogóle ich prawie nie słychać. Dobrze. I bez incydentów, proszę. To chyba ten typo. Tak gładko, jak się da. Żadnego picia, bujek, ani bzykania pokojówek. Do ciebie mówię. Dobra, dobra. Jezu. Trzymaj fiuta w spodniach, jasne? Dobrze. A co jest w tych pudłach? Żartuję. To wszystko buty. Wow. Dużo ich pan ma. Taki fakt. Handluje nimi. Interesujące. Uwielbiam buty. No, nie wątpię. I piękne ma pani stopy. Ja się na stopach znam. Tu jest nie przeszkadzać. To nie będziemy oczywiście wchodzić. A tutaj co jest? Tu też nie przeszkadzać. Coż to za kolumna? Spróbujmy te głośniki sabotować. Ale nie bardzo mam możliwość, chyba wiecie. A nie, teraz mogę. Nie odwracaj się do mnie, kurwa, podejdź tu. Chyba nie powinienem był tego robić. Jedynie, że jestem, kurwa, głupi? Ty, stój!
Trochę schrzanieliśmy sprawę. Ale... Mówi się trudno. Ojejku, jejku. Siema! Przepraszam, myślałem, że to ktoś inny. Kurde, zgubiłem go! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Zaraz mi się instynkt skończy. A, może się uda? Oj, oj, oj. No nie, no już po mnie. To już jest temat spalony. Ale co oni wszczęli taki alarm po wyłączeniu tylko głośników, no? Schowajmy się. Nie wiem, czy jeszcze jest szansa, żeby tę akcję uratować, ale... Może. Przysięgam, że tam był. Chowa się jak się wstąpi ślizda. Jest bliska. No poczekajmy. Może jeszcze uda się z tego wyjść. Cało. Po co ja te głośniki ruszałem? Bez sensu. No, ale kto wiedział? Myślałem, że może ten, który gra, wyjdzie na zewnątrz i wtedy ja się wśliznę do pokoju i na przykład... No nie wiem, coś uda się tutaj dalej zdziałać, ale to był chyba zły pomysł. Albo ktoś mnie widział podczas tego sabotowania głośników, bo to i tak mogło być. No nic, musimy zaczekać do momentu, kiedy oni skończą, kiedy się uspokoją po prostu. Czyli kiedy tutaj na tej minimapce zmienią się z powrotem na biało. A na razie niestety czekamy. Masz coś? No dalej, znaleźliście go na cokolwiek. Nic za nim. No niestety, słabo. Nie wiem, spróbujmy może wyjść. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, tu mamy okno. Przejdźmy przez okno w takim razie. Tylko co nam to dało? Czy wyżej możemy podskoczyć? Nie. Kurczę. Trochę słabo. No ale nic, użyjmy drabiny. Niech oni tam sobie szukają. O, mamy punkt kontrolny. Dobrze, aktywujmy go w takim razie. Musimy zejść piętro niżej. Tędy przejść. I teraz do góry. Ominijmy to okno. Tu jest na zewnątrz gość, tu jest niestety w środku. Huh.
Oni tam piętro niżej dalej nas szukają. Więc spróbujemy zejść jeszcze niżej. Przejść tutaj do końca. I teraz do góry. O. I tu dalej już nie mamy tego gzymsu. No nic, próbujemy przejść przez okno. Dobra. No nic, musimy teraz wykończyć ich. Nie widzę innej możliwości. Dobra, przebierzmy się. Znaleziono ciało. Przebrany, ale nie masz gdzie spierdalać, nie? Normalnie bym cię ostrzelił, ale lubię cię. Ale się poddał. Cholera, synku. Dobra. Jeszcze tu ktoś jest. Otwórzmy ten zamek. Czy się uda, pytanie? Udało się. Dobra, fajnie. Przez sufit. Tu jakaś kratka. O, możemy wejść, próbujmy. Nie bardzo to słychać, ale na szczęście mamy napisy. Czyli co, i żeśmy się już dowiedzieli. No dobra. Idziemy dalej. Ciekawe, co będzie. O! I co teraz? Czyżby to był koniec poziomu? Na to wychodzi, słuchajcie. Całkowity wynik poziomu 12400. No tak, ale żeśmy mieli minus 1000 za to, że nas zauważono i ogłuszenie też minus 300. No cóż, tak czasami bywa. No dobrze, w takim razie to ode mnie byłoby tyle. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!